Lepiej zapobiegać niż leczyć. Profilaktyka jest najważniejsza. O tym teoretycznie wszyscy wiemy, ale praktycznie wygląda to tak, że co czwarty Polak nie wie, jakie badania są przeznaczone dla jego grupy wiekowej, a co dziesiąty deklaruje, że żadnych badań profilaktycznych nie wykona. Najlepiej wygląda to w grupie 50+. Tam świadomość Polaków jest wyższa i wyższa jest świadomość kobiet niż mężczyzn, którzy na sam pomysł, by wykonać badania kolonoskopowe czy też badania prostaty, dostają ataku paniki. Ale dzisiaj wrocławianie nie zawiedli i tłumnie przyszli do miasteczka Zdrowia, które stanęło w centrum miasta. Największą popularnością cieszył się mobilny punkt oddawania krwi i tam, gdzie można było się zaszczepić na COVID-19. Warto? Nie wiem, czy warto. No. Myślę, że tak. No. Myślę, że lepiej być zaszczepionym i po prostu uniknąć ewentualnego ryzyka, jakie niesie są zarażenia się tym wirusem. Promujemy jednocześnie tutaj zdrowy styl życia i pobieranie jednak profilaktycznych badań, ponieważ w tym ostrym lockdownie ludzie troszeczkę zapomnieli o tym, że należy dbać o siebie, wystraszyli się. Więc teraz, kiedy jest poluzowany lockdown, zapraszamy tutaj właśnie na badania profilaktyczne, żeby troszeczkę sprawdzić sobie stan zdrowia. A oddaje pani regularnie? Jak to wygląda? Nie. Tak co 4 miesiące, 3 miesiące. Od jak dawna? Od 3 lat. Co panią zmobilizowało, żeby oddawać krew? Po prostu lubię to. Pomagać innym. To ważne, bo to krew jest na wagę złota tak naprawdę. Dokładnie. Właśnie wiem, że jest mało tej krwi, a szczególnie tej grupy 0H-. Dlatego właśnie się zmobilizowałam i oddaję, pomagam innym. Jakie badania można wykonać? Ogólne, czyli krew utajona w kale, badanie moczu ogólne, morfologia, glukoza, lipidogram, próby wątrobowe i do tego jeszcze chyba kwas moczowy w surowicy również i ponadto również badanie anty-HCV, prawda, gdzie raczej mało gdzie można to zrobić. Zimno, które leczy? Tak, zimno, które leczy, pomaga, wyzwala siły witalne, a jednocześnie jest panaceum na wiele schorzeń. Jakich? No wszystkie schorzenia dotyczące bóli stawów, mięśni, różnego rodzaju problemów bólowych w każdej części partii, a mechanizm polega na tym, że po prostu schładzamy organizm, który się broni przed tym zimnem, nie wdając się w proces medyczny, wyrzut endorfin, tak, adrenaliny, organizm szybciej pracuje, krew podpływa w naczynkach włoskowatych bezpośrednio pod tą skórę i to powoduje, że my czujemy się tak bardziej komfortowo, na luzie.